muszę się umalować, jestem umówiona. Nie pomagasz mi. Może zastanówmy się, co zjadłeś. Ulubione dziecko tego domu poczęstowało mnie ciasteczkiem. No co? Upiekłem ciasteczka i chciałem sprawdzić, czy nie są trujące. Z czego upiekłeś? Z tego, co znalazłem. I dałem trochę gwiazdy śmierci. No to chyba dzwonimy po pogotowie. Czarek, nadchodzi wybawienie! Znalazłem ostatnią butelkę. Czarek, chodź tutaj, to... Nie mogę. Zrobić... kaka. Wiem, napisałeś mi to w 20 SMS-ach. Tomaszek upiekł ciasteczka. Z plastikowej gwiazdy śmierci. Fatalnie wyglądasz. Pamiętaj, tylko 3 krople. Tato, wypij całą butelkę, ja się spieszę. Nie! Czarek, ani się waż. Moja babcia używała tego na przeczyszczenie dla krów. Nie jestem krową. To weź tylko 3 krople. Jak weźmiesz więcej, to razem z gwiazdą śmierci wydalisz mózg. Jesteś pewny, że nigdy wcześniej mu tego nie podawałeś? Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Ja idę do mamy. Wrócę, jak łazienka będzie po remoncie. I powinieneś wybić tam okno. Wyszoruję sufit i całą resztę Tomaszkiem. Jak się wywietrzy, to ci pomogę malować. A ode mnie dostaniesz w nagrodę jeszcze niespodziankę. 20 zł na mopa. Nie, zaproszenie na promocję nowego show kulinarnego Janusza Dolcze. Wow. Będą wszyscy najważniejsi ludzie z show biznesu. A? Nic dziwnego, że mnie zapraszają. Nie, jeden aktor zostawił zaproszenie w biurze Ireny. Jest tylko mały problem. Tam trzeba iść z osobą towarzyszącą. Tato, weź mnie, proszę! Nie ma mowy. Przecież wracasz do mamy. Mogę zostać. Jak mi kupisz maskę gazową, to odmaluję łazienkę. Agata odmaluje. Bez maski. A ty nie pójdziesz do tego stada zboczeńców. Tam będą znani aktorzy. Ludzio! Obleśne, zboczone staruchy. W moim wieku. Nigdzie nie pójdziesz. Potrzebuję pięknej i mądrej kobiety z klasą. Z wrodzonym wycienkiem. Mam tu cały notes takich dziewczyn. Zuza? Tu Czarek. Ten sam. Tam 5 lat w tą czy w tą. Nie spierajmy się o szczegóły. Nie uciekłem. Musiałem wyjść na chwilę. No bardzo cię przepraszam, że twój mąż mnie nie polubił. To ja się już pożegnam. Mamy nie ma, a ja nie mam kluczy. Nie zabiorę cię na ten bankiet. To weź Agatę. A tam Agatę. Właśnie! Mam Agatę! Nie masz. Jesteś dla niej za słaby. Za słaby? No to zobaczymy. I za karę zajmiesz się Tomaszkiem. Nie. Jak to nie? Nie chcesz iść na bal, gdzie będą wszyscy? Będziesz mogła o tym sąsiadkom do końca życia opowiadać. Nie. Oj, bo będziemy tam tylko chwilę. Ja się przypomnę światu, a ty się pouśmiechasz i wrócimy. Nie mam się w co ubrać. A, czyli jednak chcesz iść. A teraz rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne.
No, to może być problem. Kobieta o mojego boku musi być światowym topem. Nigdzie z tobą nie idę. Może sprawdźmy, czym dysponujemy. To nie jest zlot twojego liceum. Mała syrenka była modna dawno temu. Ona nie ma się w co ubrać. A, to znaczy, że wszystko w normie. Daj spokój, też bym się zestresowała. A, nie, dzięki. Zostaję tu z twoim synem, on wystarczy za każdą szajbę. Jeszcze nigdy nie byłam na takiej imprezie. Nie mam się w co ubrać. To się nie ubieraj. A mogę iść koła? Tak. Jakbym przyszedł z nagą dziewczyną, byłbym sławny. Bugda, mamy podobną stopę. O mój Boże. To ty? Wirujący seks. Jakby moja córka się tak ubierała, dałbym jej szlaban. Jeszcze ją uczeszę i pomaluję. Wow, Agatko, nie wiedziałem, że jesteś taka śliczna. Brałeś za dużo kropelek Łukasza? Cicho bądź ty, złośliwy bachorze. A ty... umyj zęby i wychodzimy. Musimy przez to przejść? No po to tu przyszedłem, żeby przejść. Boję się. Uśmiechaj się, głupio, i nic nie mów. To będzie dobrze. Nie. Nie będzie dobrze. To ten znany aktor. Ta, bardzo znany. Zagrał w jednym serialu. Już jest gwiazdą. A ta niby przypadkiem nie założyła majtek i udawała, że się poślizgnęła. To już standard. Dlaczego żadna nie ma stanika? Żeby mogli coś o nich napisać. A są to jakieś aktorki? Co ty? Ale tą znam. No ja też znam. Szczerzy się nawet do fotoradaru. Idziemy. Panie Czerku, dziękujemy. Proszę przychodzić. Ruch tamujesz. Ale ta laska jest fajna. Panie Czarku, prosimy na bok. A pani, proszę cię uśmiechnąć. Dobra. Plan jest taki. Ty tu zostajesz i jesz, a ja idę się lansować. Zostawisz mnie tu samą? Czarek? Co ty tutaj robisz? Przecież to jest impreza dla największych gwiazd. No, właśnie dlatego pytam. Poznasz moją partnerkę? Nie muszę. Od razu widzę, co to za pani. Nogi ma lepsze od ciebie. A do poduszki czyta poezję, a nie horoskopy. Gwiazdy mówiły, żeby tu nie przychodzić. I na co dzień ma kontakt z gwiazdami? A twój się skończył, kiedy się wyprowadziłem. Kieliszek szampana? Nie. Widzę, że nisko upadłeś. Miło ci było zobaczyć, przyjacielu. A pani powinna uważać. Szampan jest zdradliwy. Możemy już wracać? Czaruś! Ty jeszcze żyjesz? Oczywiście. To moja partnerka. Jak kocha, to poczeka. Chodź ze mną. Może udamy, że jesteśmy razem? Chciałbym, wiesz, ale... I będą o nas pisać i się zastanawiać, kto kogo zdradził. Ja cię zdradzałem 15 lat temu.
A ja ciebie 17 lat temu. Dzień dobry. Pani wydaje mi się trochę samotna. Ha. Czy lubi pani szampana, tak? Przepraszam cię, ale muszę wracać na salę. Trudno. Otwórz się. Już? Nie znam tej pani bez mantyk. Witam bardzo serdecznie na premierze mojego kulinarnego show. Pora na parę! Dzisiaj gotuje mój przyjaciel, znakomity aktor, pan Lucjan Kotowski. Brawo! A obok mnie w jury zasiądzie wybitna restauratorka, pani Amanda Kramer. Brawo! Teraz uwaga, uwaga! Szukamy dzielnych ochotników, którzy... Ja! Ja się zgłaszam. Ale jeszcze nie powiedziałem do czego. Do wszystkiego. O, no, skoro pan się zgłosił, zakładam, że pan świetnie gotuje. No dobrze, brawa za odwagę. A gdzie pana partnerka? Partnerka? No, to jest show w parach. Czarek! Zabierz mnie stąd! Więc to jest pana para. Właśnie się zastanawiam. Więc już na dzień dobry, już będzie śmiesznie. Sama! No cóż, zapraszam państwa do kuchni! Pary! Pary do kuchni, a... my czekamy na efekty. Macie przygotować przystawkę z dostępnych produktów i za 15 minut poczęstować gości. Robisz to, co ćwiczyliśmy. A co ja robię? A rób, co chcesz. Było się nie pchać. Agata. Agatka. Magda, możesz mi pomóc? Produkty są tutaj. Chodziło mi raczej o nią. To niesprawiedliwe, że ja jestem sama was dwoje. Ma rację. Kochanie, ty na pewno wiesz, jak się cuci pijaną kobietę. Nie pomogę mu. Mieszać majonez? No, ale przecież to jest tylko zabawa. Nie dla mnie. Obrać cytrynę? Aha. Ale co ja teraz zrobię? Stań się mazać, zacznij gotować! Symfonia śledziowa, otulinie delikatnych musów ziołowych z dodatkiem świeżych malin. Świeżych malin w grudniu? Doskonałe, bliskie perfekcji. Prawdziwa symfonia smaku. A co nam zaprezentuje nasz drugi kucharz? A co to ma być? Opera... warzywna. Krzyżacy. A to? Jak byś to nazwał? Hmm? Toaleta męska? I tam jest miejsce tego gówna w kiblu. Myślisz, że wolno sobie robić z nas jaja? Ja postawiłem na kulinarny minimalizm. I świeże składniki z polskich pól. Nie tłumacz się.
Spakuj swoje noże. Ale ja nie mam noży. A szkoda, powinieneś się pociąć. Oczywiście nie masz. Żartowałem. Proszę o klaski. A teraz panowie udadzą się do kuchni, gdzie wraz ze swoimi partnerkami przygotują danie główne i zupę. O nie. Musisz obudzić tę laskę, bo się skompromitujesz. Dziękuję. Bez ciebie bym nigdy tego nie wymyślił. A może wiesz jak? Klinem! Agata! Agatka! Obudź się! Słyszysz mnie? Agata, Agata, Agata! Wstawaj! Wstawaj, do cholery! No, 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 no. Mogłem cię zostawić pod stołem i przyjść tu z Mareną bez majtek, a wybrałem ciebie, pijaczko! I tak mi się odwdzięczasz? Ani się wasz nie bić. Przepraszam. Ła, ja chciałem tylko ocucić. Mówiłem, że to zadziała? Ale na twoim miejscu to mi się pospieszył. Ty mu to odpowiedziałeś? Przestań się drzeć! Łeb mi pęka. Czego dwojecie? Nie twoja sprawa. Krem z pomidorów i schab w szynce parmeńskiej. Pomidorowa i schabowy, klasyk. Szynkę z Marsa sobie darujemy. Cieniej. Ma być takie cienkie jak ty. Magda, jak tak popatrzeć na ciebie przez dziurę w mięsie, to nawet padniejesz. Chamidło. Gdzie masz jajka? Tutaj. Nie te, w skorupach. Jego też są w skorupach. Oj, co ci wieprzowinka obwisła. A, to mi już dawno wszystko wisi. Uważaj, bo ci schabiki silikonowe wypadną. Magda, skup się, mamy mało czasu. A gdzie wam się tak spieszy? Widzę, że pani stoi. To miło. A drugie dania gotowe? No jasne. My jeszcze potrzebujemy 5 minut. Tak. A my już wszystko ugotowaliśmy. O. Schabowy z kapustą. Dość pospolite danie. Ale muszę powiedzieć, że smakuje niebiańsko. Nie jest złe, ale to takie prostackie. Lepiej? Dawno już się tak świetnie nie bawiłam. Poczekaj, szczęściu trzeba pomóc. Ja tego nie widziałem. Ale ty zła jesteś, wiesz? Za chwilę ogłosimy wyniki konkursu. Dania główne. Za wariacje schabowe jestem gotów przyznać. Remis! Możemy to wygrać. Idę po zupę. Nie idź, to jest fajnie. Poczekaj. Szczęściu trzeba pomóc. Nożko! Nożko! Całuj ją! I całuję się po pijaku, bo to się kończy źle. Thank you.
robiłeś z naszą zupą? Nic nie robiłem. Chciałem powąchać. Nie wierzę ci. Tak? To spróbuj. Mój kocio, bosko gotuje. A próbowałeś swoje? Próbowałem. Magda! A widzieliście, jak na rękach staje? I majtki mam, i stanik mam, i je pokażę. Ale mi się wierszyk tego. Dziękujemy. Może spróbujemy zupy. Pomidora. Czaruś, gdzie pomidorówka jest? Co robicie? Ona przesoliła zupę i teraz zamieniła garnki. Nie, ty przesoliłeś i zamieniłeś. No i co? Ta słona jest twoja! Pewnie Waliu się sypnęło po pijanemu. Takiemu pijanemu? Po takiemu. Oficjalnie oskarżam cię o przesolenie naszej zupy. Jeszcze wybory sfałszowałam, co? Nie, mój panie. Nasza zupa jest przepyszna, fenomenalna. Cudowna! Będzie rodzić. No, to babki się wykruszyły. Ogłośmy remis, idziemy. Chwila. Chcemy spróbować zupy. Jesteś pewni? Oczywiście. Doskonały krem z pomidorów. Straszna kupa, sama sól. Jeśli chodzi o kupę, to ja bym raczej wskazywał tę drugą. Dosyć tego. To najlepszy krem z pomidorów, jaki jadłem. Zapraszam państwa do spróbowania. Kto ma ochotę? Ja. Nie! Absolutnie! Świadomie! Nie radzę. O, nie umiesz pogodzić się z porażką. Ja właściwie to umiem. A co mi tam? To jest... Wspaniała zupa kocia i Magdy. Oni zwyciężają. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Dzięki, stary. Nie ma sprawy. Pardon. Agatko, mówiłem ci, że ten cały show biznes to jedno wielkie... To chyba się już pożegnam. Masowe zatrucie wśród elity intelektualnej stolicy. Stężenie siarkowodoru jest tak duże, że policja zamknęła cały kwartał ulic. Jutro zacznie się akcja rozdawania dzieciom masek gazowych. Przewodniczący partii opozycyjnej określił to zdarzenie jako bezprecedensowy atak na polską demokrację i zasugerował, że stoją za tym Rosjanie.